No siemano, siemano, witam was na kolejnym timelapsie i witam was już w grudniowym odcineczku, że tak powiem, czyli odcineczek sprzedażowy. Gdzieś tam ostatnio mi się przewinęło pytanie, właśnie ktoś się pytał, czy ja coś w ogóle robię w zimę, bo ta osoba nigdy nie mogła sobie znaleźć pracy, już nie pamiętam kto to tam napisał, może akurat tutaj będzie to pytanie dzisiaj, ale pamiętam, że takie pytanie się pojawiło. No dla mnie odcinek zimowy, czy ogólnie okres zimowy w farmingu, no to jest no, głównie sprzedażowy, no tak to poza tym nic się nie robi. Tak naprawdę można by sobie było przerabiać jakieś te geo, że tak powiem, czyli ten okres zasiewów, że na przykład można kukurydzę sobie w grudniu zbierać i tak dalej, w sensie na ziarno. Ale ja się nigdy w to nie bawiłem, też nigdy się nie bawiłem w jakieś odśnieżanie. Pamiętam, że w 19 parę map było, które miały, że tak powiem, misje z odśnieżania i wtedy się za to pieniądze dostawało, było to w porządku, aczkolwiek nigdy się w to nie bawiłem, bo nigdy mnie to nie hajcowało, że tak powiem. Tak jak widzicie, tutaj będzie załadunek bel. Beleczki sobie wszystkie sprzedajemy, tak że pieniążek wpadnie jakiś. Tutaj jeszcze pojazd zablokowałem, ale to nie szkodzi. Trigger trzeba było znaleźć, no i powiem wam, że ta sprzedaż bel to była jedna wielka męczarnia dla mnie. Naprawdę aż mi się odechciało w pewnym momencie grać. Tutaj obciążnik sobie podczepiłem, powiedziałem, że będę sobie ładował po 4 beleczki i tak fen gdzieś tam miejscami będzie stawał na dwa koła, że tak powiem. No ale mimo wszystko no porażka była, tutaj widzicie pierwszy fail, czyli przewrócona, no przewróciły się po prostu belki, bo miałem skręcony dyszel i się przewróciło, realne, tak wiadomo. Postanowiłem, że tutaj ustawię się inaczej, tutaj jeszcze aweta się zblokowała około, no było tutaj parę faili. Gdzieś tam później mi wciągnęło belki, takie rzeczy, no ale jeżeli nikogo nie bolą oczy na patrzenie na to, to może oglądać śmiało. Ja tutaj mówię, pomęczyłem się trochę, ale już w przyszłych odcinkach gdzieś tam coś pomyślałem z tą lawetą. No i ogarnąłem sobie jedną rzecz, która naprawdę, że tak powiem, dodała mi chęci do grania. No tutaj belki wyjąłem, obaliły się, naprawdę ten odcineczek będzie dość failowy można. Może taki tytuł nawet dam, że najbardziej failowy chyba timelapse czy coś takiego. 50 faili na jednym odcinku, zobaczymy. Tam widzieliście, jeszcze raz poderwało lawetę na dwa koła, no ale później już jakoś to szło. Ale to odjeżdża w bok, bez belek niestety, także no gdzieś tutaj za chwileczkę chyba zresztą też popchnę przez przypadek beleczki i one sobie spadną. Tak mi się coś kojarzy, że teraz jak będę kładł kolejną warstwę, ale to za chwileczkę sami zobaczycie. No i ogólnie jeszcze z tego co pamiętam zboża na sprzedaż będą. Tak mi się kojarzy, później na... o właśnie tutaj mi się, że tak powiem, zsunęły te beleczki. No i później właśnie jeszcze soja w czerwcu, ale to wszystko do ogarnięcia. Pieniążek jest, ale ten pieniążek sobie zainwestowaliśmy w coś ciekawego, to w następnych odcineczkach zobaczycie. No trzeba się powoli rozwijać, gdzieś tam miałem też myśli, czy nie dać tutaj poziomu na normalny, aczkolwiek powiem wam, że po ostatnich sprzedażach i zbiorach stwierdziłem, że nie ma sensu, tutaj jeszcze było szukanie skupu. Powiem wam, że ogólnie była cena na biogazowni, no i tak jak widzicie zima, ale za chwileczkę wam powiem czemu, była cena na biogazowni. No i ja do tej biogazowni poszedłem, no i przypomniało mi, pojechałem ogólnie na nią, już miałem nagrany odcinek, ale przypomniało mi się, że biogazownię trzeba kupić. Dałem sobie pieniądze na biogazownię, nagrałem to też, żeby nie było, kupiłem tą biogazownię, no i postanowiłem, że tam będziemy sprzedawać. No ale tam się okazało, że nie bierze z triggera belek, tylko trzeba wrzucić tam do tego pojemnika, także lipa. No tutaj akurat, wiecie, zaznajomiłem się jeszcze z mapą, nie wiedziałem gdzie pojechać, pojechałem nie w to miejsce co trzeba, tutaj się zablokowałem. Także fajnie, naprawdę, no tutaj no mówię, najbardziej failowy odcinek, nie mogłem wyjechać, kurde, masakra ile faili na tym odcinku, tak teraz patrzę w tym przyspieszeniu, ale nie szkodzi, jest chociaż co pooglądać, że tak powiem. No i tutaj właśnie się okazało, że jest trigger, tam jeszcze góreczka, której też nie widziałem, sprzedajemy i tutaj chyba teraz jak będę wracał, to pierdzielę srogo w słup, no ale nie szkodzi, no słup walnąłem, ważne, że prąd jest w całej wiosce, także nie szkodzi nic. Możemy przejść sobie do komentarzy w sumie, bo tutaj tyle chyba z opowiadania będzie. Pytałem was w ostatnim odcinku, znaczy w ostatnim, w dziesiątym odcinku, w dziewiątym odcinku, przepraszam, a w dziesiątym tutaj odpowiadaliście chyba? Jakoś tak? Nie, w dziesiątym, tak, w dziesiątym, co ja mówię. W dziesiątym was o to spytałem, to odpowiedzieliście, tutaj jeszcze belki mi się schowały. Jak właśnie byście woleli, żeby było z tą kamerą, czy zewnętrzna, czy wewnętrzna? Stwierdziliście jednak tutaj w większości, że lepiej jak będzie taka mieszana, raz stąd, także tak jak widzicie dzisiaj was, że tak powiem, rozpieszczam kamerą z środka, bo jest jej naprawdę dużo.
Myślę, że niektórym się to spodoba, myślę, że niektórym nie, bo tutaj gdzieś tam często jest obracanie tą kamerą. No ale myślę, że przy takiej akurat pracy to nie będzie przeszkadzać. Gorzej jakbym coś kosił czy coś i cały czas bym tą kamerę miotał, szarpał, no to wtedy myślę, że można by było dostać oczopląsu. Ale jak najbardziej kamerka będzie pomieszana, trochę takiej i myślę, że to będzie najlepsza alternatywa. Kolejne pytanie, skąd duży obciążnik do dużego fenda? Z internetu, kolego. U nas spokojna muzyczka, Jankusa pewnie Wixa, że gumy od amortyzacji kabiny się wyrobiły, tak pisze Purcelix, nie zawsze, ogólnie często właśnie na filmikach, o, akurat w tym momencie się trafiło, DJ wiadomo jaki tam wleciał, no i wam powiem, że różnej muzyki słucham akurat, jeżeli chodzi o takie granie na singlu, to raz słucham właśnie tak jak tutaj napisał Purcelix, mocnej upanki, a nieraz gdzieś mi się zdarzy też posłuchać jakiegoś hip-hopu, rapu, takich rzeczy. Także to jest totalnie losowe. Kiedyś ogólnie powiem wam, że gdzieś tam za czasów 17, 19 używałem częściej radia. Radio Party, coś takiego, ale teraz jak mam tego YouTube Music, to naprawdę fajnie się tego słucha, fajne propozycje są. Także tego najczęściej używam. Ogólnie wy możecie napisać, czego słuchacie na singlu, czy jednak gdzieś tam radia, czy puszczacie coś z YouTube'a. Myślę, że tutaj większość będzie z YouTube'a słuchała, ale ja te radio miałem dodane Radio Party i chyba RMF Max najwięcej słuchałem. Plus jakieś tam miałem zagraniczne jeszcze radio, które też fajnie oddawało i fajnie to przygrywało, że tak powiem, podczas grania. A no i widzicie, i tak zacząłem gadać, no to o czym mówiłem, że ja nie mam takiej podzielności. Zacząłem tutaj mówić o tej biogazowni, że tak dalej, że ją kupiłem. No i przewinąłem czas z tego względu do stycznia, bo odcinek zaczynaliśmy bez śniegu na grudniu, a teraz mamy styczeń ze śniegiem. Z tego powodu, że przewinąłem sobie czas, wskoczyła cena właśnie tam na tym handlarzu zwierząt i tak to zostawiłem. I właśnie dlatego teraz sobie wywozimy belki już, że tak powiem, taką srogą zimą, nazwijmy to. Kolejne pytanie, czy będę na tej serii szedł w buraki i czy będzie w najbliższym czasie jakaś akcja kukurydza. Jeżeli chodzi o akcję kukurydza, no to na to trzeba, że tak powiem, pozbierać pieniążki najpierw, żeby zakupić teren, bo tak jak wspomniałem, no nie chcę robić czegoś takiego, że będę miał same zboża lub samą kukurydzę. Jednak jeżeli chcę się zaopatrzyć w taką kukurydzę, znaczy w taką ilość kukurydzy, żeby faktycznie skarmić te krowy, no to potrzebuję jej troszeczkę, że tak powiem, w zapasie, może wyjdzie mi za dużo czy coś, ale wiecie, ja nie wiem ile te krowy na razie będą jadły i będę chciał to sobie obliczyć, aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę to, że ja teraz gram na Maize Plusie, a jeżeli ktoś nie wie co to jest Maize Plus, no to właśnie tam będę, nie będę robił, że tak powiem, TMR-a, jak niektórzy robią z tego, co pamiętam, chyba tylko z kiszonki z siana, tylko będę robił to z kiszonki, siano kiszonki, będę chciał to zrobić z wysłodków oraz z śruty. Ewentualnie coś tam jeszcze może dojść, ale żeby te karmienie nie było takie proste jak zawsze, bo jednak gdzieś tam po czasie jak mam te krowy i cały czas robię to samo, cały czas te same, wiecie, TMR-y, tak naprawdę krowy się tylko karmi i jest tego pieniądz, chciałbym, żeby to troszeczkę było utrudnione bardziej. Mam nadzieję, że mi to się szybko nie znudzi, ale w 19 pamiętam na tym Maize Plusie grałem. No i bardzo miło mi się na tym grało, tak jak mówiłem, już wspominałem, ja ogólnie w 19, odkąd wyszedł Maize Plus, nie potrafiłem grać bez niego. No i tutaj przenosimy się do marca. Marzec to jest już taki, że tak powiem, miesiąc, w którym można działać na polach. Zresztą tak podobnie jak i w realu się to przenosi. No i my lecimy akurat z rozsiewaniem, przepraszam, nie pierwszej dawki, bo pierwsza dawka była na jesień rzucona. Teraz tego co pamiętam, już tutaj jest dawka automatyczna. Zresztą to z tego co widzę było nagrane wczoraj, tak? Także już nadganiamy powoli ten materiał, bo ostatnio miałem takie dni, wam powiem szczerze, na tym save'ie, że gdzieś tam niekoniecznie mi się chciało grać. Miałem po prostu taką, ale załóżmy to, może nie przerwę, tylko po prostu niechęć do grania.
pograłem ostatnią chwilę, jak miałem sianokosy, no i przez te belki tak kurde mi się znudziło. Ogólnie w następnych odcinkach, żebym nie zapomniał, to teraz może powiem. W następnych odcinkach też będzie koszenie trawy, ale ja tą trawę skosiłem, zebrałem, sprasowałem i nie nagrywałem już później. Ogólnie owinąłem to, nie okłamujmy, owinąłem to z przerobioną, że tak powiem, owiarką, która owijała, że tak powiem, w milisekundę, ale wyładowywanie i to wszystko było normalne, tylko owijała ona w milisekundę tak naprawdę na momencie. No i zrobiłem to z tego względu, że mnie to owijanie gdzieś tam nudziło. No i później właśnie przerobiłem sobie lawetę, ale to już zobaczycie w następnych odcinkach. Nie chcę wam tutaj za dużo też spoilerować, jeżeli ktoś tego czegoś nie lubi. Także po prostu ominąłem sobie tutaj właśnie owijanie tych bel i ich zbieranie. Bo tego jest po prostu za dużo, też nie ukrywajmy, jak siadam kosy, się robi tam 2-3 pokosy, no to co chwila zbierać te belki i tak cały czas owijam. To takie do znudzenia. Jeżeli bym na przykład robił pracę, że raz w beleczki, raz samozbierająca, raz tam jakaś sieczkarnia, coś, petarda, ale na obecnym, że tak powiem, stadium rozwoju naszego gospodarstwa, no to tutaj, mojego gospodarstwa raczej, no to tutaj jednak wolałbym część tych prac, że tak powiem, które się często powtarzają, pomijać. Tutaj Tobiasz dał rozbudowany komentarz, takie bardzo lubię, a tutaj jeszcze wam powiem, właśnie na to pole przyjechałem i się okazało, że ono już ma tam 100% nawiezienia, to właśnie o nim zapomniałem, także wycofałem się i pojechałem chyba już na ostatnie pole. Tobiasz tutaj napisał, że chciałby zobaczyć jakąś budowę lub upiększanie mapy lub gospodarstwa na takim przyspieszeniu, ciekawie to wygląda zawsze. Czekam na dalszy rozwój serii, jak na razie jest elegancka, jeszcze propozycja, mógłbyś dodać w jakimś nieistotnym miejscu taką karteczkę z napisanymi punktami, co jest do zrobienia na gospodarstwie, nie chodzi co gdzie siać i tak dalej, tylko co kupić, co zrobić, jakie mu dodać itp. Fajny dodatek. Tutaj dodatkowo napisałeś, jeśli dobrze pamiętam, chłopaki mieli takie coś w FS17 na od zera do farmera, pozdrawiam serdecznie. Powiem tak, jeżeli chodzi o te przyspieszanie przy budowaniu, jak coś będę ingerował w teren gospodarstwa, jak najbardziej mogę tak coś zrobić, dla mnie to nie jest problem, też by się to mogło fajnie oglądać, tak jak mówisz, ale już na przykład jeżeli chodzi o tą karteczkę, no to, że tak powiem, powiem o niej może w następnym odcinku, bo widzę, że tutaj odcineczek się kończy, także dokończę ten komentarz na pewno, bo za chwileczkę sobie będę jeszcze kolejny odcinek robił. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się oczywiście spodobał. Zostawcie coś po sobie. Życzę wam miłego dzionka. Do następnego. Na razie, cześć.